Cześć, to jest moje trzecie video. Chciałam Wam powiedzieć o naszych dalszych losach, jakie nas spotkały w czasie wyjazdu do Kanady. Tak jak już mówiłam, kupiliśmy auto, zaczęliśmy pracę w fabryce sznurków, którą załatwili nam Polacy tak samo. Ja jeździłam sama do pracy, cały tydzień mąż mnie woził. Ja naprawdę nie patrzyłam się, którędy ja jadę. Ja jechałam, bo jechałam, rozmawiałam z nim. Tu jest to auto, nasze pierwsze, Dodge. Ja nie wiem, ile ono mogło mieć lat, może miało z 15 lat, ale naprawdę nie było złe, żeśmy nazwali go dziadek. Także tym dziadkiem żeśmy jeździli cały rok. Naprawdę dobre auto i mało co było robione w nim, ale tak po kolei. No, zaczęłam iść do tej pracy. Tak jak już mówię, drogi nie znałam, mąż mnie woził. Ciągle tylko narzekał, że jeździ w tom i z powrotem. Musi potem po mnie przyjechać o godzinie 11:30 i wracamy tak, że dziadek jeździ 4 razy w to samo miejsce. Ja się nic nie odzywałam, bo co ja mogłam? Po tygodniu czasu mój mąż nie wsiadł do auta. Ja czekam i czekam i czekam, godzina 1:30. Szykuję się do pracy, a on do mnie mówi: no, ja nie jadę do pracy, dzisiaj ty jedziesz sama, bo nie będziemy dziadka męczyć. Matko kochana, przecież ja nie znam drogi. Płakałam jak dziecko, ale on się tak uparł i w ogóle nie chciał wsiąść w to auto. Nie miałam wyjścia. Wsiadłam w to auto i pojechałam. Pojechałam w przeciwnym kierunku, pojechałam do Ameryki. Jak ja stanęłam na granicy, sobie myślę: matko, gdzie ja jestem? No, do Ameryki. Wracałam z powrotem, do pracy zajechałam, zamiast na trzecią, zajechałam na 5:30. Ale jak ja zajechałam, ja nie wiem. Bo to jechałam całkiem z drugiej strony, ale na drugi dzień, już byłam mądrzejsza, wzięłam sobie mapę i z mapą jechałam do pracy. Tak jeździłam jeszcze tydzień sama. Później mój mąż przyszedł do naszej fabryki, bo ja poprosiłam naszego szefa, czy by go nie przyjął. No, stała praca to stała, może nie była tak dobrze płatna, ale najważniejsze, że to było stałe. Po 2 tygodniach Jurek jeździł już ze mną, także ja odeszło mi, jak to mówią, kierowanie i do pracy. Nie musiałam ja kierować do pracy. W tym czasie tam poznaliśmy jeszcze trochę ludzi i ktoś nam załatwił pracę dodatkową w domu starców sprzątanie, także po pracy po 11:30 żeśmy jechali w całkiem innym kierunku na Vancouver, na centrum Vancouver i potem w góry tym dziadkiem. Męczyliśmy go pod te góry, stękał jak diabli, ale jakoś jeździł. Żeśmy jeździli tam do sprzątania domu starców. To sprzątanie było, o której byśmy nie zajechali, od godziny 5 po południu, o której byśmy nie zajechali, do godziny 5 nad ranem miało być posprzątane. Także my żeśmy zajeżdżali, jak żeśmy pracowali po południu, to żeśmy zajeżdżali na godzinę, dajmy na to, 12:30. I żeśmy pracowali, no nie dało rady krócej, po 2 godziny. Czyli ja 2 godziny i mój mąż 2 godziny, razem 4 godziny. To było ciężka praca, bo dom starców był dosyć duży. I dokładali roboty, i dokładali. No ale dzięki temu mogliśmy odłożyć trochę pieniędzy. Nie narzekaliśmy nic, bo żeśmy pracowali w tym domu startu przez 7 lat. 365 dni na rok. Ani jednego w roku dnia wolnego, wyobraźcie sobie. Dzieci nasze cały czas same. Jak żeśmy jechali nad morze, na Vancouver, takie żeśmy mieli miejsce, to żeśmy ryzykowali, bo jak żeśmy wracali w niedzielę czy sobotę z tego wypadu, to dzieci spały ciusieńko w aucie, a my sprzątaliśmy. To wtedy już było na głupiego. Pot się lał nam z głowy, żeby jak najszybciej skończyć, bo dzieci w aucie. No ale tak jak mówię, 7 lat sprzątania po nocach, a w międzyczasie jeszcze nasz kierownik poprosił nas, żeby sprzątać w soboty naszą fabrykę biura i śniadaniowy pokój, łazienki u nas w zakładzie. Także żeśmy pracowali na 3 pracach. Ale w sobotę już było dobrze, bo dzieci przychodziły z nami. No to one
wywalały śmieci. Takie drobne rzeczy robili, pomagali nam. No i myśmy się nie martwili, że dzieci same były w domu. Później po pracy braliśmy kukurydzę, mój mąż wędki, żeśmy jechali na ryby. Także było trochę urozmaicenia. W tej fabryce nie było źle. Nie było źle, chociaż Chinką była nasza kierowniczka, była bardzo niedobra. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce ktoś tak odnosił się do ludzi. Ona już nie żyje, umarła na terenie zakładu 2 lata temu. Ja nie wiem, chyba bym nie poszła na jej grób nawet, bo tak już nas ujeżdżała, tych ludzi białych. Pracowaliśmy, bo to była pierwsza nasza praca taka stała i nie znałam języka ani nic. Do chłopów tak się nie czepiała, do kobiet. Płakaliśmy nieraz ze 2 razy w tygodniu, tak nam dawała czadu. A do Filipińczyków czy do swoich tam z Chin nie mówiła nic, tylko do nas białych. Mimo że nasz kierownik był biały, to chyba ona na złość robiła to, ja nie wiem, że tak się to działo. W każdym bądź razie nie mogłaś nic zrobić. Na następny dzień, jak popłakałaś dziś, na następny dzień wsiadałaś do auta i jechałaś. To było coś okropnego, a nazywała się Sandra. My God, to była hetera. Chyba po pół roku, jak żeśmy pracowali, kupiliśmy sobie już nowe auto. Kupiliśmy sobie Chevroleta, też station wagon. To się nazywa tu po polsku kombi. O, to jest taki sam, mało co się różni, no ale to jest nowy model. I wiecie co, nikt człowiekowi nie pomógł, nikt. Myśmy myśleli, że jak amerykańskie, to nie wiadomo co. A on 60 tysięcy kilometrów i skrzynia biegów się rozpadła. Musieliśmy to oddać, bo 5 tysięcy skrzynia biegów, ja sobie tak policzyłam, że za 5 tysięcy to ja będę miała 2 lata spłacania nowego auta, a nie wiadomo co to będzie dalej. I następnym razem też żeśmy wzięli amerykański. Nie mam tego zdjęcia, tu pokażę wam. Drugie auto też żeśmy wzięli amerykańskie. Chevroleta Lumine, na tamte czasy jedno z największych aut, luksusowy. Ale wyobraźcie sobie, że też 85 tysięcy i silnik poszedł. I w tym czasie, jak to się stało, ja składałam pieniądze na dom. Mówię wam, żyłam z ołówkiem w ręku pierwszy raz w życiu. Dzieciom nie chciałam ograniczyć dużo rzeczy, więc ta czekolada, te chipsy, to co lubili, było na liście. Po prostu nie wiem, no jakoś się udało, składałam na dom, było potrzeba nam 7,5 tysiąca uzbierać na pierwszą przedwpłatę. Uzbierałam te pieniądze. Dzięki tym pracom, dwóm, co żeśmy pracowali, bo się auto spłacało, za mieszkanie się płaciło, na żarcie trzeba było, no i uzbierałam te 7,5 tysiąca dolarów na dom. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jeden rachunek nam doszedł, bo Mariusz, mój syn, po prostu nie dawał rady w publicznej szkole. To było w państwowej szkole. Nie chcieli go nic nauczyć angielskiego. Marta była większa. Ona miała wtedy już 10 lat, to sama wsiadała w autobusy, jeździła do takiej szkoły, że ją przyuczali tego angielskiego, a syn był za mały. Nie mieli czasu na to, żeby go nauczyć. Przychodził ze szkoły i mówi: mamusia, wszyscy czytają, a ja nie umiem czytać, naucz mnie. Jak ja mam go nauczyć czytać, jak ja o angielskim ani me, ani ce. Good morning, that's it. Jeszcze w fabryce Polaków masa. Także angielskiego mało co się człowiek uczył. Sandra jak się darła, to gadała po angielsku i po chińsku, ja wiem. Nawet nie wiem o co chodziło tam. Człowiek płakał, więcej nic. Ale nawiasem mówiąc, z tym Mariuszem miałam. I sobie myślę, matko, ja nie wiem co ja zrobię. I ktoś mi powiedział, aha, bo jeszcze jak Martę w Hiszpanii, hiszpańskiego, w jedne wakacje nauczyłam wszystkiego. Dlatego, że to jak czytałaś, tak pisałaś, że 3-4 litery się zmieniały, to wszystko. A angielski, matko, inaczej czytasz, inaczej piszesz. Teraz nowa generacja, jak przyjedzie tutaj do Kanady czy do Ameryki, to całkiem inaczej. To ludzie wykształceni,
znający język angielski, a nie, że do sprzątania. My po przyjeździe tutaj, mój Jurek poszedł do szkoły, no to co z tego, że on poszedł do szkoły, jak on był taki umęczony tą pracą w nocy i pracą w fabryce, jak poszedł do szkoły, to on spał. Nauczyciel go budził raz, drugi, trzeci i po prostu to nie zdało egzaminu. Ja w ogóle nie mogłam iść do szkoły, bo ja bym nie dała rady po dwóch robotach i jeszcze do szkoły. Zapomnij. W każdym bądź razie Mariusza zapisałam, ktoś mi powiedział o katolickich prywatnych szkołach. Ja go zapisałam do prywatnej katolickiej szkoły, tak żeśmy płacili za tą szkołę $100, ale drugie $100 trzeba było odpracować na bingo. Przychodzili ludzie do takiej dużej sali i było $1000 do wygrania i do tej pory to jest. Oni takie stempelki kładli, cyfry, ja nie wiem, czy to w Polsce już jest teraz, czy nie. W każdym bądź razie, przeważnie to byli ludzie starsi i tacy Kanadyjczycy. Już wtedy, te 25 lat temu, już zaczęli kopcić tą marihuanę, nielegalna jeszcze była, a ma być legalna już w przyszłym roku. No ale nielegalna była, ale te papierosy takie cienkie mieli. I my w tym dymie z Jurkiem 4 godziny, ja 4, jednego tygodnia, drugiego on. Żeśmy odrabiali następne $100. I później z tego bingo jechaliśmy do pracy w nocy. Także była tragedia, no ale żeśmy byli młodzi, także jakoś żeśmy dawali radę. Co tam dalej się z nami stało? Sprzątania, praca, sprzątania, fabryka i tak dalej. Tak jak mówiłam, uparłam się, żeby kupić mieszkanie. No ale widzę, że ja uzbierałam trochę więcej jak 5 tysięcy, to 7,5 tysiąca i mówię, ja jadę kupić dom. Żeśmy zadzwonili do tego całego, nie wiem, tego co sprzedaje te domy i pomaga kupić dom. Developer, czy jak to się, ja zapomniałam jak on się nazywa po polsku. No i zaczęliśmy szukać tych domów. Znaleźliśmy dom. Nie taki jak ja chciałam, wymarzony, bo był tak rynek gorący, że co byś nie zobaczyła na komputerze, czy on by przyniósł nam, że są takie domy do kupna. Wszystko szło od ręki. Także nie taki sam, no ale żeśmy zainwestowali. Kupiliśmy ten dom, zapłaciliśmy za ten dom 18 lat temu, 18-19 lat temu, 214 tysięcy, kupiliśmy go w Delcie, to Delta Vancouver, dalej od centrum Vancouver, bo tam to już tam było za drogo, po prostu nasze zarobki nie pozwalały na to, żeby kupić więcej, żeśmy dostali na 150 tysięcy pożyczkę, za 150 tysięcy mogliśmy parterowy domek kupić i mieszkanie. Ale ja chciałam już wyższy domek z większą działką i dwupoziomowy, to było za mało. Musieliśmy dobrać list, że jeszcze sprzątamy w nocy. Kiedyś taki list napisany ręcznie przez tego naszego kolegę, u którego żeśmy sprzątali, wystarczył. Teraz już nie. Co będzie dalej i jaki ten dom, to wam pokażę. Bo już mi się czas kończy i no do zobaczenia. Pokażę wam na drugi raz mój dom. Bye.